I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Dzień dobry, witamy po raz kolejny, tak jak już zawsze mamy to w zwyczaju. Franciszek Kowal i Bartosz Pyrkowski. A witamy w nietypowym odcinku podcastu, czyli Pokojowych Okazałych Dysput, które angażują szkolne talenty. I dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, jako że jest on odcinkiem podcastu wyborczego. Tak, i są z nami kandydatki, pani Oliwia Wlach i pani Marta Soćko. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie i cieszymy się, że postanowiłyście nas dołączyć dzisiaj. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Tak, skąd wziął się pomysł, żeby startować w wyborach w tym roku? Mamy bardzo podobne cechy ze sobą, więc dlatego postanowiłyśmy, że będziemy startować razem, bo widzimy w sobie to podobieństwo i uzupełniamy się, co jest ważne. Tak, no i mamy razem w sumie bardzo dużo różnych pomysłów, które możemy w zupełności wykonać, myślę. A jeśli chodzi o tak dokładnie pytanie, to jesteśmy w ostatniej klasie zaraz przed nami maturalna klasa, ta taka najważniejsza. I myślę, że to jest taki odpowiedni czas, żeby jeszcze bardziej zaangażować się w życie szkoły, że może dać sobie szansę na zmianę coś w tej szkole, zaprezentować się. Także myślę, że wybrałyśmy odpowiedni czas. Tak, tym bardziej, że ta pandemia nam trochę czasu zabrała z tego szkolnego i mamy nadzieję, że jednak od tego września będzie już wszystko tak, jak kiedyś było. Miejmy taką nadzieję, rzeczywiście. Wszyscy taką nadzieję mają, ale póki co wygląda na to, że niekoniecznie może tak być i jak widzimy w waszym planie wyborczym, macie wiele planów, które jednak mógłby pokrzyżować wirus, więc jakie macie jakikolwiek plan awaryjny, jeśli wirus miałby pokrzyżować wasze plany? Powiem szczerze, że jak patrzę na nasz plan wyborczy, to widzę tam dużo pomysłów, które właśnie będą działały na tych zdalnych lekcjach, bo na tym się z Martą skupiałyśmy, żeby to właśnie miało sens, żebyśmy zrobiły coś, co po prostu będzie elastyczne do nauki zdalnej i do nauki stacjonarnej. Tam są bodajże chyba tylko 3 plany, które są tylko i wyłącznie do nauki. No dni tematyczne na pewno są stacjonarne. Tak? Szczęśliwe numerki niekoniecznie. Filmy na Discordzie, no to oczywiście zdalnie. Będą zdalnie. Awaryjne pudełko. No tutaj już niestety tradycyjność chodzi o pudełko awaryjne. To wprowadzono w zeszłym roku. Okej. Okay. Czy 2 lata temu? Jak Rafał jest przewodniczącym? Dwa lata? Tak, Maja i Rafał są razem. Oni na początku wprowadzili, tak. 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 Tak, oni są 2 lata już. No dobra. Czyli nie chodzi o apokalipsę. Nie. Nie, dobrze. WOŚP. Tutaj łapie się bal wiedeński, aukcje i puszka i zdjęcia, czyli rozumiem, że puszka to jest to tradycyjne zbieranie. Tak, tradycyjne zbieranie, ale myślę, że co do WOŚP-u, no to widzieliśmy, jak to poszło w tym roku. No da się wszystko zorganizować, da się zorganizować te zbiórki, to złączenie się w tym takim specjalnym czasie, bo myślę, że dla wszystkich WOŚP jest takim specjalnym czasem w roku, więc myślę, że to też będzie funkcjonowało zdalnie, przynajmniej o to się postaramy. No jedynie ten bal, no a jak zostaniemy na zdalnym, no ale to jest chyba oczywiste, że nie będzie się dało go po prostu wykonać. Przed kamerą też można tańczyć. Racja. Można jak najbardziej. Jeszcze zastanawia mnie tutaj jeden punkt, przykuł moją uwagę, mianowicie organizacja studia fotograficznego z panią Kwiatkowską. Tak, ja to tak nazwałam, ale tak, to nie zupełnie ma być studio, tylko chodziło o po prostu pomoc pani Kwiatkowskiej i być może pani Darmoń przy tych różnych tak jakby imprezach szkolnych, bo zawsze tam było przy Dniu Anioła, były robione zdjęcia, z tego co pamiętam to były też w Mikołajki, bodajże rok temu albo 2 lata temu, coś było na przerwach, było też wigilie klasowe, no i właśnie chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane, tak jak do tej pory było. Świetny pomysł. Naprawdę, podoba mi się. Przyjdziemy sobie zrobić zdjęcie. Przyjdziemy, oczywiście, że przyjdziemy. No i dobrze. Ale teraz chcielibyśmy zmienić temat. Skoro omówiliśmy plan wyborczy, to może opowiecie nam, jakie są wasze zainteresowania. Myślę, że Marta, możesz zacząć. Ja? Dobrze. No to zainteresowania, no. Chodzi wam o pozaszkolne i takie różne? No, w szczególności pozaszkolne, żeby was trochę wyborcy poznali. To pozaszkolne, ja na przykład teraz uczęszczam na kurs rysunku architektonicznego
Bardzo dużo, jestem po prostu osobą sportową, bo uczęszczam na jazdy konne, bardzo dużo czasu spędzam na siłowni i no ja jestem zwolenniczką ruchu, nie lubię siedzieć w domu i no ta zdalna nauka nie jest dla mnie, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że muzyka gra taką dużą rolę w moim życiu, bo no od pierwszej klasy podstawówki uczęszczam do dwóch szkół, więc gdzieś to jest normalne, że to jest moja taka codzienność. Oprócz tego w liceum dostałam możliwość bycia jednym z członków naszego szkolnego zespołu, ale myślę, że ja też jestem zwolenniczką sportu, szczególnie cieszy mnie ta pogoda, to, że wychodzi słońce i że będzie ono na dłuższy czas. Dzisiaj akurat mamy taki dzień, że nie może się popisać pogoda. No ale właśnie rowery, rolki, wszystko co jest związane ze sportem, to jest po prostu taka aktywność, która gdzieś tam daje to szczęście i taki spokój dla ducha. Okej, okay, cudownie. A która z was jest, nazwijmy to liderką w waszej dwójce? Czy któraś z was jest taką zdecydowaną osobą, która przeważa? Której głos jest przeważający i taki ostateczny, czy jednak stawiacie na kompromis i dogadujecie się? Myślę, że u nas nie ma liderki, bo mamy bardzo podobne charaktery, wiemy czego chcemy, każda się zgadza na każdej pomysły i praktycznie w każdej kwestii jesteśmy zgodne, nie mamy z tym za dużych problemów. No to co mówiłam na początku, dobrałyśmy się z Martą idealnie i to co jest najważniejsze w zespole, żeby się uzupełniać. Te, które cechy ja nie mam, to Marta ma, te, które cechy ja mam, to Marta nie ma. Podpisujemy się pod swoim zdaniem, jeśli będą sytuacje, gdzie ja nie będę mogła być fizycznie w szkole lub nie będę mogła jakieś sprawy załatwić i Marta coś zadecyduje bez mojej wiedzy, bo tak się może też przytrafić, to ja się podpisuję pod zdaniem Marty, Marta no, tak ja samo pod moim, więc myślę, że tutaj nie ma lidera, że jesteśmy po prostu zespołem i o to w tym wszystkim chodzi, o ten kompromis. To w takim razie ta decyzja jest zrozumiała, ale dziwny trend nastał, bo nie tylko wy startujecie dwójką, stąd pytanie, dlaczego idziecie dwójkami jak żołnierze z Westerplatte? No, mi się wydaje, że my akurat z Oliwią się tak dobrałyśmy w parę, bo jednak to jest klasa maturalna, przez to, że w tym roku szkolnym nie. Że kadencja Mai i Rafała została przedłużona, to nie miałyśmy szansy w ogóle startować tak jakby wcześniej, w tej pierwszej liceum i postanowiłyśmy po prostu razem startować na koniec drugiej, żeby potem zostać w trzeciej. Po prostu tymi obowiązkami się też w jakimś stopniu podzielić, bo jednak wiemy, że tych obowiązków nie jest mało. No dokładnie, zresztą jak zobaczyłam imię i nazwisko Marty na liście takich osób, które mogłyby wziąć udział w wyborach, to od razu napisałam do Marty, że Marta, mam propozycję, połączmy się, co ty na to i od tamtej pory zaczęłyśmy właśnie dyskutować, jakby wyglądała nasza współpraca, bo z Martą zawsze miałyśmy dobry kontakt, nigdy nie znałyśmy się gdzieś bliżej, więc to też jest fajne w naszej relacji, że się poznajemy tak naprawdę dopiero dokładniej. Ale na tej płaszczyźnie, żeby razem wymyślać nowe pomysły, żeby coś organizować, to znamy się aż za dobrze, bo miałyśmy już styczność zorganizowania wielu rzeczy, bo komersu, teraz organizujemy naszą już studniówkę, o której trzeba zacząć gdzieś tam myśleć, o ja ile się wszystko wydarzy. Ten organizować Dzień Kota, który też był ciężki, bo jednak wtedy była pandemia i nie było jak się spotkać, na przykład tak jak co roku były na sali gimnastycznej czy na auli, no to teraz trzeba było to międzyklasowo wykonać i to było jednak ciężkie do zgrania, ale wszystko się udało. Dlatego wiemy, jak jedna pracuje i druga pracuje w tych pomysłach, jak się realizujemy w tym wszystkim, no i jakie mamy podejście też do innych ludzi, bo oprócz naszej, jeśli oczywiście wygramy, no to jest cała rzesza innych osób, które mają realny wpływ na decyzje w tej szkole, czyli na przykład trójki klasowe, więc tak. A gdybyście nie miały możliwości wystartować dwójkami, to wtedy zdecydowałybyście się na start indywidualny? To już było powiedziane dla Mai i Rafała, że byłaby to bardzo trudna walka, bo widzimy pracy jest w tym wszystkim, ile my już włożyłyśmy, a jeszcze nie mamy połowy tak naprawdę tego, gdzie tam do końca. Więc nie wiem, czy bym się na to sama powołała. Myślę, że Marta... Ja szczerze mówiąc też bym raczej sama w to wszystko nie brnęła, więc... Byłoby ciężko, więc myślę, że też właśnie nasze rywalki tak samo połączyły się z taką samą inicjatywą, żeby gdzieś tam sobie pomagać po prostu nawzajem. Jest to po prostu prostsze.
To jest piękne, że stanowicie taki zgrany organizm i widać, że to będzie działać w przyszłości. No więc chyba tyle od was. Aha, nie, jeszcze mam jedno pytanie. Czy macie jakieś zarzuty, no może nie zarzuty, to źle brzmi, ale czy patrząc na całą kadencję Rafała Kowalczyka i Mai Gaweł, zmieniłybyście coś w tym, co oni robili? Czy wszystko było okej? Myślę, że Maja i Rafał stanowili i dalej stanowią. Tak. Fajny zespół i myślę, że fajnie to u nich wyszło te wszystkie pomysły, bo spotkania, angażowanie właśnie tych trójek, że ja czy Marta mogłyśmy się wypowiedzieć na tych spotkaniach, powiedzieć, no. Słuchajcie, nie, my uważamy, że to nie wypali i oni naprawdę nie robili, a oni powiedzieli, że to nie wypali, ale my zrobimy po swojemu, bo to jest nasz pomysł, więc myślę, że to jest naprawdę ciężkie brzemię i ciężko jest zrobić wszystko idealnie, zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że a oni to beznadziejnie zrobili, więc myślę, że dali z siebie wszystko i nie spodziewali się, że będą to prowadzili aż 2 lata. I dalej mimo wszystko sobie świetnie radzą i w wyborach tak samo mamy z nimi styczność i służą dobrą radą zarówno dla naszego zespołu, jak i dla drugiego, więc naprawdę okazują super wsparcie, więc myślę, że nie mam, nawet nie przychodzi mi nic do głowy, co bym mogła wskazać, o tutaj gdzieś tam. No. Myślę nawet wbrew przeciwnie, że będziemy starały się niektóre rzeczy utrzymać, co wprowadziła Maja z Rafałem, bo jednak są fajne wprowadzone rzeczy, ale to bardziej już jak wróci ta nauka stacjonarna, bo teraz jest faktycznie ciężko w ogóle z jakimikolwiek pomysłami, bo każdy siedzi w swoim domu, jest zajęty innymi rzeczami, innymi spotkaniami i po prostu nie interesuje go już to, żeby siedzieć dłużej przed tym komputerem poza lekcjami. Ale na pewno zapomnijcie o chełmie nurka. No tak, chełm nurka bywa niebezpieczny. Dobrze, chyba tyle. Chyba tyle. Jedyne, co nam pozostaje, to życzyć wam powodzenia. Dziękujemy. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że jeszcze raz, że wpadłyście dzisiaj do nas. No i bierzcie się do pracy. No, będziemy się brać, będziemy wymyślać. Takie mamy zamiary dokładnie. I mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tak. Okay. Dobrze, to dziękujemy. Zapraszamy także do obejrzenia drugiego wyborczego podcastu z drugą parą kandydatek. A na ten moment dziękujemy i mówili do państwa Bartosz Piórkowski i Franciszek Kowal. Tak. Do zobaczenia. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand, Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand, Grandma's hand used to hand me a candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy, what you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look